Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pogadanek. Więc tak, na samym początku chciałbym powiedzieć, że będzie to lekko krótszy odcinek. Dlatego też chciałbym, żebyście pod tym filmikiem zadawali pytania odnośnie mojej osoby, jak i również kolejne tematy do Pogadanek. No i dzisiaj, jeszcze chciałbym, ja zresztą tutaj się trochę zagapiłem, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ ostatnio wbiliśmy 1000 subskrypcji, więc tak, special oczywiście was nie ominie, ostatnio też był konkurs, ale to w challenge'ach od widzów był. O kurde, ale FaceTap wszedł. Dobra, i to jest osoba, która wygrała. Mam nadzieję, że się cieszysz z czapeczki Domenyka. Na te 1000 subów właśnie mam przygotowany dla was special. Między innymi też do tego specialu chciałbym zrobić Q&A. Z tego powodu właśnie was proszę o te pytania. No myślę, że za tydzień, jeżeli będzie wystarczająco dużo pytań, no to właśnie za tydzień w kolejnych pogadankach będzie to Q&A. A jak na razie sobie tutaj właśnie gramy szpiegiem. Jeszcze może powiedzcie mi w komentarzach, czy może chcielibyście zobaczyć na moim kanale tak od czasu do czasu, nie jakoś regularnie, tylko co jakiś czas jakąś gierkę z League of Legends na przykład. Aktualnie jestem w trakcie montażu jednego meczyku, kiedy grałem sobie Heavym, to znaczy Garenem z Dark Harvestem na supporcie. Jeżeli by zaciekawiły was materiały tego typu, no to oczywiście możecie pisać mi w komentarzu. W ogóle dosyć nieźle nam idzie, szczerze tej mapy jakoś za wiele nie grałem. O kurde. TFA w sumie też dawno dosyć nie grałem. W sumie parę tam dni. Ale fajnie, że tak jakoś wychodzi. I jest dość miło. Ogólnie teraz też widziałem, że ma być Clash w LoLu, więc może jeśli byście chcieli, to nagrałbym dla was może jakąś relację z Clasha. Albo właśnie może odcinki z, powiedzmy, bym to podzielił na jakieś części i jakieś właśnie nagrania z tego Clasha bym wstawił na kanał. Co o tym sądzicie? Bo ja myślę, że w sumie mógłby to być dosyć dobry pomysł i jakby to wszystko wypaliło, to było dosyć fajnie. Jeszcze tak się zastanawiam, czy może nie chcielibyście live'a jakiegoś typu MVM. O Jezu, 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 nie, 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 zaraz zginę. Dobra, to do rzeczy dalej, bo już się tutaj rozkojarzyłem. Jakiegoś live'a z MVM-ów, ponieważ mam w sumie jeszcze chyba 4 bilety, może dropnie jakieś fajne Australium. Co o tym sądzicie? I jeszcze wiecie pewnie, że od 18 do 20 października jest PGA. No to otóż ja będę na tym PGA. Będę w sumie w stroju Legiona z Dead by Daylight. Jeżeli byście mnie, nie
powiem, spotkali, jakby ktoś oczywiście był, no to możecie tam zagadać. Nie wiem, czy dużo osób będzie przebrane za Legiona, ale no ja na przykład będę, więc możecie podbijać. No i sobie spróbujemy. Może, o dobra, ten Pyro jest ślepy, nieważne, myślałem, że jest ślepy. Ale dobra, ja tak sądzę, że mógłby to być już koniec tego odcinka. Wiem, że trochę krótszy, ale jest to raczej głównie takie podziękowanie wam wszystkim za 1000 subskrypcji. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!